14 czerwca w kolejnym wydaniu magazynu sportowego na antenie telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stafiejczuk. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią całe wydanie magazynu poświęcimy 7 edycji nocnego półmaratonu piotrkowskiego, które to wydarzenie oficjalnie rozpoczęło Dni Piotrkowa. Bieg rozpoczął się podobnie jak poprzednie jego edycje o 21 na ulicy Słowackiego, a honorowym starterem był prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak. Frekwencja zaskoczyła nas, byliśmy oszczędni i ostrożni w planach, ale okazuje się, że zainteresowanie przewyższyło te plany, któreśmy założyli, okazuje się niesłusznie. Mamy w tej chwili, weryfikacja jeszcze trwa, ponad 550 osób, także myślę, że w przyszłym roku wrócimy do tego, co pierwotnie, czyli około 1000 osób, mam nadzieję, w przyszłym roku pobiegnie. Cieszy, bo to no, jakiś już w tej chwili tam sukces organizacyjny, ale przede wszystkim cieszy to, że ludzie wracają do biegania po tym czasie obostrzeń, zamknięć, powrócili do tych dobrych przyzwyczajeń i biegają. W maratonie, w półmaratonie piotrkowskim pierwszy raz, to jest moje pierwsze doświadczenie, natomiast biegam od no, przynajmniej ćwierć wieku, głównie specjalizuję się w piątkach, dziesiątkach, coś tam biegałem. Największy mój taki prestiżowy bieg to bieg wspólny z Markiem Kelly z Merlionu podczas Merlion Weekend. No ale tak generalnie w zasadzie to jest głównie frajda, a pierwszy raz półmaraton piotrkowski. Zwycięzcą 7 nocnego półmaratonu piotrkowskiego wielu kultur okazał się Bogdan Semenowicz z Ukrainy, a jego czas to godzina 5 minut i 50 sekund. Na miejscu drugim znalazł się Roman Adamowicz, a na miejscu trzecim Andrzej Rogiewicz. No to taki bieg, trudny bieg, bo takie dwa mocnych podbiegi i to 4 razy, to 8 podbiegów, to taki trudny był bieg. W kategorii kobiet tutaj ciekawostka, najlepszą okazała się Natalia Semenowicz, czyli żona zwycięzcy biegu, z czasem godzina 17 minut i 50 sekund. Miejsce drugie zajęła Martyna Wychowałek, a na trzeciej pozycji uplasowała się Klaudia Szmigiel. Najszybszym piotrkowianinem w tegorocznym półmaratonie okazał się Damian Bieniek, natomiast najszybszą piotrkowianką była Katarzyna Pieczyńska. Przy okazji półmaratonu zorganizowano ćwierć półmaraton, którego uczestnicy mieli do pokonania jedną 5-kilometrową pętlę. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Michał Bąk, drugie miejsce zajął Szymon Wiktorowicz, a trzecie Kamil Ogłoza. Wśród kobiet wygrała Paulina Długosz, tuż za nią uplasowała się Dorota Adamczyk, a na miejscu trzecim Lucja Matuszczyk. Kolejna edycja piotrkowskiego półmaratonu oczywiście za rok, a do lekkiej atletyki powrócimy w naszej telewizji już za tydzień. Klub sportowy Polanik wraz z Urzędem Miasta oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zapraszają bowiem na 6. ogólnopolski meeting lekkoatletyczny Polanik Cup. Odbędzie się on 18 czerwca o 11 na Stadionie Miejskim Concordia, a gościem specjalnym wydarzenia będzie halowy mistrz Europy oraz wicemistrz Europy w pchnięciu kulą Konrad Bukowiecki. W programie meetingu m.in. pchnięcie kulą, skok o tyczce, biegi, a także wiele innych konkurencji. Serdecznie zapraszamy.